Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. I mamy zasilacz komputerowy, a raczej zasilacz awaryjny. 1000 Wattampere, Volt Polska, dlaczego nie Ever? Bo Ever i Volt to są polskie firmy, ja zaufałem Voltowi, do tej pory się nie przejechałem. Co tu mamy? Czym jest AVR? Jest to UPS, który... A to jest to samo. Jest to UPS, który nie wymaga podłączenia do... Nie wymaga podłączenia do... Już wam tłumaczę. Nie wymaga podłączenia do komputera. I to jest właśnie fajne. Wiecie co? Co ja się będę bawił? Takie rzeczy to się wyjmuje w ten sposób i delikatnie cyk, i delikatnie cyk, ale nic mu nie będzie. Karta gwarancyjna, jak to bywa w środku, ja zawsze te styropiany pakuję do środka razem z kartą gwarancyjną, bo co jak co, ale wiecie, to jest zawsze gwarancja. Nic mu się nie stało. O, do góry nogami włączymy, zobaczymy czy działa. Bo jest na baterii, więc żółta kontrolka, czyli jest wszystko dobrze. Ten UPS pójdzie do podtrzymywania routeru do internetu, bo wczoraj była taka zarąbista według mnie sytuacja. Powiem wam tak, o godzinie 23:00 wywaliło światło na całej ulicy. Dlaczego? Nie mam pojęcia. A powiem szczerze, 15 minut wcześniej widziałem, że na transformatorze się palił przewód, jak żarówka świeciło. Teraz ktoś powie, tam zmiany temperatury, takie sprawy, rozszerzanie, kurczenie metalu. Dobra. Ja rozumiem, ale żeby korki prąd wywaliło? No więc, no i człowiek nie mógł sobie wieczorem YouTube'a pooglądać czy Netflixa, więc się wnerwiłem. A ten UPS już miałem, już od jakiegoś czasu. Plomba gwarancyjna, automatyczny bezpiecznik, dwa gniazda francuskie z uziemieniem, znaczy tu mamy jedna, to mamy szoku. A przepraszam za pomyłkę, każdy ma prawo. Waży swoje, ale powiem szczerze, ja nie potrzebuję niczego innego. Awaria, zasilanie akumulatorowe, zasilanie sieciowe. Jak dla mnie wystarczy. Prosta recenzja, prosty unboxing. Dziękuję, do widzenia, życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk. Naczelny inżynier tej miejscowości. O. Tak lepiej. Powiem wam szczerze, że mogę wam polecić ten UPS, bo mam do niego zaufanie. Naprawdę, to nie jest reklama produktu, to nie jest lokowanie produktu. To jest po prostu pokaz, co potrafi dobrze wykonane urządzenie. Bo ja bardzo staram się kupować sprzęt, który naprawdę ma swoje właściwości, jest dobrze wykonany. Wiem, że zaraz ktoś mi wytknie, a ty masz ten UPS Greensella, ale ten UPS Greensella to był tylko do kotłowni kupiony. No właśnie, tego nikt nie pamięta. To był tylko do kotłowni kupiony, to jest najprostszy chłam, jaki Greensell ma w swoim... arsenale, i ten chłam nadaje się do tego typu stosowania. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam was serdecznie.